Na tym tle jeszcze nie nagrywam, jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Ale oficjalnie otwieram sezon nagrywany przy lampach, bo już mi nie starcza dnia. Coś mi w ten weekend nie wyszło w nagrywanie, wyszło mi to mnóstwo innych rzeczy, dlatego się tym specjalnie nie przejmuję i korzystam z poniedziałkowego wieczoru. No i jak już pisałam ostatnio w wielu miejscach i jak już mówiłam tutaj też, ostatnio sporo myślę na temat priorytetów. A powód jest prozaiczny i myślę, że to nie jest tylko mój problem, tylko że bardzo dużo ludzi ma w tej chwili taką sytuację, że ma więcej zadań niż czasu. I to może być przytłaczające, to może być męczące, to może powodować, że narzekamy, że jesteśmy marudni, że jesteśmy niezadowoleni. I ja też taka bywam i chyba każdy taki bywa. Ale prędzej czy później zawsze nachodzi mnie taki moment, że chcę coś zrobić z danym tematem. I wtedy najczęściej, jeżeli mam listę zadań, która powoduje problemy, to zaczynam priorytetyzować. Czyli jeżeli nie wiem, w co ręce wsadzić, no to trzeba się zdecydować na to, co jest po prostu ważniejsze. I chciałam tak opowiedzieć o dwóch w zasadzie metodach, które u mnie się sprawdzały. Tych metod jest bardzo dużo w ogóle. Jak tak sobie poczytać trochę materiały z zarządzania, to są i metody 60-40, i zasada Pareto, czyli 80-20, jest zasada ABC, jest cały ten system Alpen. Co tam jeszcze jest ciekawego? No generalnie sporo jest tych różnych metod jakby wyznaczania priorytetów zadaniom. Tyle, że one według mnie sprawdzają się bardziej w momencie, kiedy zarządza się jakimś projektem, zespołem, jakąś pracą. A mi osobiście one się nie sprawdzają w większości przy planowaniu takim codziennym, takim bardzo życiowym, takim bardzo prozaicznym. Ale w sumie piękne w tej sytuacji jest to, że właśnie każdy może sobie wybrać to, co mu się podoba i to, co mu pasuje i wcale nie trzeba się ograniczać tutaj w tej kwestii. Można sobie te wszystkie metody brać, miksować, rozczłonkowywać, wywracać na nową stronę, generalnie co komu pasuje. Więc mi pasują dwie. I pierwsza z nich jest dość rozbudowana i przeczytałam o niej parę lat temu i jakoś tak utkwiła mi w głowie. I ona tak jakoś ze mną kliknęła, że od pierwszych jakby momentów, kiedy miałam problem z priorytetami, to ta metoda jakoś tak sama mi wskakiwała. W związku z tym no nie bronię się przed tym, tylko korzystam z niej dalej. I jest to tak zwana macierz Eisenhowera. No Eisenhower to był taki pan, który był i jest chyba uważany za najbardziej produktywnego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. On był znany z tego, że robił dużo i robił skutecznie. No i on sobie właśnie taką macierz, którą się jemu przypisuje, no taka macierz, którą się jemu przypisuje, funkcjonuje do dziś. I na czym ona polega? W ogóle słowo macierz brzmi tak wow, że to jest jakieś bardzo skomplikowane. Nie, to jest bardzo proste. To jest po prostu tabelka, która jest podzielona na cztery równe komórki. I każda z tych komórek odpowiada jednej kategorii priorytetów. Priorytet numer jeden to są rzeczy ważne i pilne. O, tak to było, ważne i pilne. I to oznacza, że może inaczej, w tej kategorii powinno być pusto. Ponieważ jeżeli coś jest dla nas ważne, to powinno zostać zaplanowane i zrealizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Więc nie ma tutaj żadnego tak zwanego deadline'u, czyli jakby terminu, do którego musi to zostać wykonane. Więc zadanie nie powinno być też pilne. A z kolei w drugą stronę, jeżeli zadanie jest pilne i ma jakiś termin, to najczęściej nie jest też jednocześnie ważne, bo ten termin najczęściej nie wynika z czegoś ważnego dla nas, tylko jest wynikiem zależności od kogoś z zewnątrz, od innego człowieka, instytucji i tak dalej. Więc teoretycznie ta kategoria powinna być pusta, albo powinno być w niej niewiele. Bo jeżeli już coś się tam znajdzie, to to jest najczęściej po prostu sytuacja kryzysowa. Taka, w której pilnie się trzeba zająć czymś, co jest bardzo ważne i jeżeli się tym nie zajmiemy, to zawali się świat. I na przykład może to być bardzo spóźnione i zapomniane zeznanie podatkowe. No bo jeżeli tego nie złożycie, to jest kara. Więc to jest w tym momencie i pilne, i ważne. Jest to taki przykład.
Kategoria druga to są rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne. Czyli najczęściej albo nie mają tego terminu realizacji, albo ten termin jest taki no płynny, powiedzmy. Mówi się, że tu są jakby pochowane wszystkie zadania strategiczne, czyli te, które są ważne dla realizacji naszych dużych celów, takiej wizji życiowej. Więc i najczęściej no te jakby zadania nie mają takiego jakiegoś bardzo długiego, znaczy bardzo pilnego terminu, tylko one są właśnie raczej rozłożone trochę w czasie. No jest tu przykłady, które mi przyszły do głowy, jak się przygotowywałam do filmu. No to pierwszym z nich było to, że dla mnie ważnym jest, żeby przygotować dwa filmy tygodniowo i je wstawić na YouTube. Ale to nie jest pilne, w tym sensie, że ja sobie sama wyznaczam ten termin wtorek, piątek, 17:30, ale generalnie świat się nie zawali, jak ja do tego terminu nie zrealizuję tego filmu. Ja go będę realizowała pewnie z jakimś opóźnieniem i to pewnie w czasie odsunie realizację moich celów, natomiast to zadanie nie jest pilne. Jakby nic mi nie grozi, nie grożą mi żadne konsekwencje, jeżeli ja tego zadania nie wykonam. Jeszcze miałam jakiś drugi pomysł. I drugim pomysłem było to, że noszę się z zamiarem stworzenia sobie własnego biznesu, który będzie najpierw alternatywną, docelową, moją główną linią utrzymania. No i znowu, to nie ma swojego terminu, nie śpieszy mi się nigdzie, bo na razie jestem zatrudniona na stałą umowę, w związku z tym nie czuję jakby presji tego czasu, ale jest to dla mnie ważne, bo chciałabym funkcjonować właśnie tak bardzo mocno niezależnie. Trzecia kategoria to są rzeczy, które są nieważne, więc jakby one nie mają znaczenia w takim szerszym kontekście, ale są pilne. Są po prostu jakieś terminy, które trzeba w związku z tym zrealizować. Ta nieważność najczęściej wynika z tego, że tak jak mówię, one nie mają znaczenia w realizacji takich globalnych, dla nas globalnych celów, ale mają takie... ale mają takie znaczenie i taką pewną pilność i taką naglącą właściwość w tym danym punkcie czasu. I teraz, jeżeli chodzi o przykłady, no to pierwszym jest kończąca się promocja w sklepie internetowym. Generalnie ja nie potrzebuję kolejnej torebki, ale promocja się kończy i to jest pilne, bo ta promocja się skończy na przykład dzisiaj. Natomiast no, nie jest to ważne, bo to nie zagraża mi w żaden sposób i konsekwencje niespełnienia tego zadania nie są złe, wręcz są dobre, bo zostanie mi więcej pieniędzy w portfelu, ale w pełnej cenie bym tej torebki nie kupiła, bo to już graniczy z obłędem. Więc to jest taki przykład celu nieważnego, ale pilnego, znaczy zadania, to są bardziej zadania. Jeżeli chodzi o czwartą kategorię, to tu wpada cała reszta, czyli rzeczy, które są niepilne i rzeczy, które są nieważne. Czyli rzeczy, które jakby no, okej, są na liście zadań, ale nie wiąże się z nimi żadna strategiczna sytuacja. Często też są to właśnie rzeczy, które wpadają nam od innych osób, ale najczęściej to są po prostu rzeczy, które nie mają żadnego terminu i nie są jakieś specjalnie ważne. I w moim przypadku przykładem z mojej listy zadań tygodniowej jest to, że w końcu powinnam posprzątać w roślinach doniczkowych, poprzesadzać je, przycinać i zrobić im wszystko, co powinnam. Ale w związku z tym, że już wytrzymałeś trochę i jakoś nic mi się nie dzieje, no to wychodzę z założenia, że nie jest to takie pilne. No i to jest ta taka bardzo fancy rozbudowana metoda i to nie jest tak, że ja rozpisuję zadania bezpośrednio w macierzy Eisenhower, absolutnie. To jest bardziej na tej zasadzie, że jeżeli patrzę na listę zadań, no to zaczynam sobie kminić, co powinnam zrobić w pierwszej kolejności i wtedy najczęściej jest tak, że gdzieś tam przed oczami mi staje właśnie ta macierz i zaczynam sobie gdzieś tam myśleć albo raczej przywołuję ją do siebie w takich momentach wątpliwości. Mam też wyrysowaną w planerze taką macierz, bo ja nie zawsze pamiętam, która kratka jest która, a jednak takie wizualna reprezentacja mi pomaga. Jeżeli Wam też pomaga, to na blogu dodałam jako załącznik właśnie taką malutką macierz, którą można sobie gdzieś tam trzymać na telefonie albo gdzieś sobie ją wydrukować, także zapraszam. Natomiast no to nie jest tak, że ja z tego korzystam jakoś tak bardzo ściśle. No i jakby nie patrzeć, to jest taka metoda, która jest dość rozbudowana, wymaga to sporo energii, jest taka raczej hiperwyrafinowana. No a nie oszukujmy się, często jest tak, że nie mam na takie metody siły. I jeżeli jest wieczór, jestem zmęczona i po prostu nic mi się nie chce, a czuję, że na tej liście zadań są rzeczy, które jednak domagają się mojej uwagi,
No to w tym momencie stosuję drugą metodę, która jest dużo prostsza i dużo szybsza w eksploatacji. Koszt niewykonania. Czyli po prostu patrzę na te zadania i myślę sobie, jakie spotkają mnie konsekwencje, jeżeli ja tego danego zadania dzisiaj nie wykonam. Czyli jeżeli na przykład nie zrobię obiadu, bo mi się nie chce, albo jest późno, albo oba naraz, najczęściej oba naraz, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że konsekwencje, które mnie spotkają, to to, że albo będę głodna, albo będę musiała iść po to jedzenie, co jeszcze nie jest taką tragedią, bo się przejdę, ale jest spora szansa, że skuszę się na coś nie do końca zdrowego i coś, co nie do końca bym chciała jeść. No i generalnie generuje mi to jakieś tam komplikacje w ciągu dnia. Natomiast to jest tak, że no, generalnie świat się nie zawali. Jeżeli mam coś pilniejszego, no to coś pilniejszego wygra z obiadem i generalnie jak raz tego obiadu nie zrobię, nie zabiorę, no to też się taka wielka tragedia nie stanie. Ale z drugiej strony, taki przykład naprawdę bardzo życiowy. Otóż moja mama ma imieniny w tym tygodniu i w zeszłym tygodniu bardzo długo odkładałam zamówienie prezentu dla niej. Aż w końcu doszło do momentu, w którym stwierdziłam, że jeżeli nie zamówię tego prezentu, no to on na czas po prostu nie dojdzie i moja mama go nie dostanie na czas. I jasne, że świat by się nie zawalił od tego, gdyby on nie dotarł na czas, ale ja chcę, żeby moja mama wiedziała, że o niej pamiętam i że pamiętam o niej na czas. W związku z tym, no, prezent został zaaranżowany wcześniej. I to było takim motywatorem do tego, żeby się danym zadaniem zająć. I tym sposobem to zadanie wzięło górę nad na przykład tym, że na liście w zeszłym tygodniu miałam też przeczytanie warunków jednej z części ubezpieczenia zdrowotnego, które tutaj mam. Belgia jest pod tym względem straszna. Mam w tej chwili 3 ubezpieczenia zdrowotne. Nieważne. Off topic. W każdym razie, to mogło zaczekać do weekendu i do momentu, aż będę się czuła na siłę, żeby to przeczytać. Zamówienie prezentu dla mamy nie mogło zaczekać. I to jest też piękny przykład na to, że są rzeczy ważne i pilne. I tak naprawdę, no, ważnym jest, żeby wiedzieć i znać warunki swojego ubezpieczenia, ale nie było to takie pilne. Więc tutaj jakby manewrowanie pomiędzy tymi dwoma wartościami wcale nie jest takie proste i oczywiste, dlatego przydają się właśnie jakieś takie z góry określone metody i takie protokoły postępowania. No, i to by było w sumie na tyle. Miało to być szybko, a znowu już 15 minut materiału, ale przytnę. Przestrzegę trochę, na pewno będzie krótszy film. Także jeżeli stosujecie jakieś swoje własne systemy priorytetyzowania, opiszcie mi je koniecznie na dole, bo ja lubię podglądać różne inne metody. Oprócz tego też subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, bo jak widać, ostatnio zmieniły mi się priorytety. YouTube jest jednym z nich. Przynajmniej na razie. Dopóki coś innego go nie przejmie. W każdym razie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.